Magdalena Chraniuk, dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na nasz dzisiejszy program. Szanowni Państwo, ale zanim obejrzycie Państwo wiadomości, które przygotowaliśmy dla Państwa, jeszcze kilka bardzo ważnych informacji. Redakcja będzie realizowała specjalny program, który będzie mówił o działalności organów samorządowych. Po materiale, który wyemitowaliśmy w ubiegłym tygodniu, gdzie przeczytaliśmy część odezwy, która ukazała się na niektórych klatkach schodowych 5 członków Rady Nadzorczej, a także część wyjaśniającego maila sekretarza Rady, a także podaliśmy wypowiedź prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska. Do naszej redakcji wpłynęło wiele telefonów, e-maili z zarzutami. W związku z tym podjęliśmy decyzję, że zrealizujemy specjalny program, między innymi też o taki program prosili dzwoniący do redakcji mieszkańcy. Taki specjalny program zrealizujemy dla Państwa, by każda ze stron mogła się wypowiedzieć. Także ten materiał już niebawem w naszym programie. Szanowni Państwo, co jeszcze mam do przekazania, zanim obejrzą Państwo wiadomości? 127 osób na terenie Bemowa przebywa w kwarantannie. 9 osób na terenie Bemowa przebywa w izolacji. Na terenie naszego osiedla 293 osoby, to znaczy tak naprawdę te najmniejsze osoby z osiedla, przedszkolaki, będą miały miejsca w placówkach przedszkolnych. A od 16 maja zostaje przywrócone funkcjonowanie punktu zbierania ElektroEko w Warszawie. Ten punkt jest usytuowany przy Urzędzie Dzielnicy Bemowo. Tam możecie Państwo od 10 do 14 już od 16 maja przywozić te rzeczy ElektroEko. Taki punkt działa w soboty. Szanowni Państwo, teraz zapraszam bardzo serdecznie na przygotowane newsy, a tuż po nich tak naprawdę krótka, nie tyle informacja, ale wypowiedź pani dyrektor na temat tego, jak placówka przedszkolno-szkolna jest przygotowana do tego, by klasy 1-3 wróciły do szkół już niebawem. Zapraszam bardzo serdecznie. Witam serdecznie pani Barbaro, dzień dobry. Dzień dobry, witamy Panią. My dzisiaj program tak naprawdę informacyjny zaczynamy od bardzo ważnej wiadomości, czyli od tego, że 1 lipca mieszkańcy nie muszą się obawiać tego, że będą naliczani z metrów sześciennych zużytej wody a propos opłaty za śmieci. Pani Basiu, Pani przekazała mi tą ciepłą informację, że Rada Warszawy się nie zajmie tymi stawkami. Co się takiego wydarzyło? Znaczy myślę, że jednak to pismo, które żeśmy wysłali, miało w jakiś sposób też wpływ na wczorajszą decyzję Komisji Rozwoju Gospodarczego, której to komisji przewodniczy pan Mariusz Frankowski, bowiem wczoraj się wpisałam na posiedzenie tej komisji, wysłałam wcześniej korespondencję, prowadziłam rozmowy, że przyjęcie nowego sposobu naliczania opłat od wody według wskazań licznika MPWiK i przy stawce 12,73 zł, to w przypadku naszej spółdzielni, bo najbardziej mogłam odnosić te wszystkie zmiany do tego, co jest w naszej spółdzielni, skutkowało podwyższeniem opłat od 1 lipca o 10 milionów złotych. Jakby liczyliśmy, jakie to by były koszty związane bezpośrednie do zapłacenia do Urzędu Miasta z tytułu zużycia wody, ale jeszcze po stronie spółdzielni wspólnot mieszkaniowych pozostałe koszty związane z indywidualnym rozliczeniem takiej wody, a suma wodomierzy lokalowych nigdy nie jest taka sama jak wskazanie wodomierza głównego, czyli MPWiK, czyli w naszej spółdzielni skutkowałoby również nie tylko kosztami pracowniczymi, ale podwyższeniem stawki eksploatacyjnej i to się kształtowało na podstawie tylko takiej analizy koszty podzielić przez liczbę mieszkań, bo dzisiaj mamy opłatę od gospodarstwa domowego, czyli od mieszkań, to wychodziło nam blisko 100 zł od lokalu. Statystycznie, nie patrząc ile osób mieszka w mieszkaniu, tylko statystycznie. No i wczoraj pan Frankowski poinformował, że ten temat jest zdjęty z porządku obrad komisji, a dzisiaj będzie zdjęty z porządku obrad sesji Rady Warszawy. Natomiast tematem się zajmą na zasadzie, że będą wpływać na zmianę ustawy o porządku i czystości w gminach i odpadach. Czyli to, o co żeśmy wnioskowali, że tak naprawdę należałoby ustawę dostosować do sytuacji w Polsce, bo faktycznie no i miasto ma trochę związane ręce, natomiast
Są koszty, a nie takie wysokie. My już napisaliśmy jako spółdzielnia do pana Ministerstwa Klimatu, że mamy propozycje zmiany ustaw. Te propozycje zostały złożone na początku marca. Dostaliśmy odpowiedź, że owszem, ministerstwo będzie się skłaniało za tym, żeby faktycznie dokonać takich zmian ustawowych. I napisaliśmy również, że chcemy się w to włączyć i do pani i do pana Frankowskiego i do pani Ewy Malinowskiej-Grupińskiej. Dzisiaj wysyłamy podziękowanie za to, że odpuścili temat podwyżek opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów w Warszawie. Pani Barbaro, kiedy temat wróci? My chcemy już w kolejnym tygodniu zająć się tematem. Czyli nie w najbliższym przyszłym, bo mamy jeszcze inne tematy ważne dla naszej spółdzielni, ale w kolejnym, czyli po 20 maja chcemy się przypomnieć w ministerstwie, no i zjednoczyć siły i w Urzędzie Miasta. Chcemy spotkać się z panem Frankowskim i porozmawiać, jak oni to widzą jako urząd i jako Rada Warszawy, temat zmiany zapisów ustawowych, bo wiem, że mamy pewne spójne propozycje. Na pewno jeśli chodzi o ilość frakcji, żeby niekoniecznie wprost wynikało z ustawy, że ma być 5 frakcji, tylko żeby były na przykład w zależności jaka jest potrzeba od 3 do 5, żeby było również zagospodarowanie odpadów. Bo to, co w Warszawie dzisiaj wpływa na cenę, to nie mamy konkurencyjności i to, co żeśmy się dowiedzieli, warszawskie śmieci są wywożone do Rzeszowa i do Kopenhagi. W związku z tym są to pewne koszty nawet i transportu, czyli obsługi, a w Warszawie nie mamy żadnego zagospodarowania. Już nie można wywozić na wysypiska. Wysypiska są coraz droższe, no to są te opłaty marszałkowskie, które narzuca Unia, że jednak musi być zagospodarowanie odpadów, a nie wyrzucanie na składowiska. I ostatnie pytanie, kiedy, bo dzisiaj mieszkańcy, wiedząc o tym, że temat jest przesunięty, kiedy ta podwyżka, kiedy zapłacą, jeśli już będą takie dane i takie rozmowy i ustawowo też to zostanie zapisane, kiedy temat tej nowej ceny powróci? Mówiło się o lipcu, a teraz? Proszę panią, pani Marko, my się skłaniamy, taką złożyliśmy propozycję do ustawodawcy i pisaliśmy i rozmawialiśmy w Warszawie, czyli jeśli chodzi o urząd, że chcielibyśmy dobre praktyki przywrócić. Do 2013 roku spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe dawały sobie radę z realizacją ustawy o porządku i czystości w gminach, miały zawarte umowy, była segregacja odpadów i teraz już jak po wstępnych takich rozmowach z ministerstwem daliśmy propozycję do projektu ustawy, że jeżeli dana nieruchomość ma powyżej 1000 mieszkań, to żeby sama w ramach podziału zadań w gminie, czyli tutaj chodzi o Warszawę i inne gminy w Polsce, żeby sama we własnym zakresie zajęła się wywozem odpadów z gospodarstw domowych. Chodzi o to, żeby przez wyspecjalizowane firmy, które miały dotychczas i jeszcze takich trochę jest, może na nowo powstaną, które się będą zajmowały wywozem i zagospodarowaniem odpadów, to wówczas, tak jak spółdzielnia górczewska, nasza spółdzielnia, byśmy we własnym zakresie przeprowadzili procedury przetargowe i we własnym zakresie mielibyśmy wpływ na jakość tych odpadów, czyli na segregację i co się dalej z nimi dzieje, ale przede wszystkim na cenę. Ja dzisiaj mam jeden wielki problem, polegający na tym, że jeśli ma być 5 frakcji, tak rzadko mają być wywożone odpady i one zalegają, ja nie mam gdzie tych odpadów zmieścić. My nie mamy środków dodatkowych, nikt nam nie chce też dać, żeby rozbudować istniejące śmietniki, czyli altanki śmietnikowe. Dokładnie. I nie zawsze jest możliwość rozbudowy, bo trzeba zachować przepisy prawa budowlanego, a często nawet wynikające od konserwatora zabytków. Konserwator zabytków dużo mamy w zasobach w Warszawie też, albo w ewidencji konserwatorskiej takie przestrzenie i istnieje problem rozbudowania śmietników. Raczej należałoby dostosować ilość segregacji do istniejącej infrastruktury, żeby nie ponosić dodatkowych kosztów. Chcemy obniżać, nie podwyższać i chcemy zapłacić za to, z czego korzystamy. Bo dzisiaj argumentowaliśmy tym te nasze wnioski, że nie tylko ludzie nie wytwarzają więcej odpadów, natomiast jest coraz bardziej zubożałe społeczeństwo, bo
niestety ta pandemia wpłynęła na to, że dużo ludzi jest bez pracy albo ma dużo niższe przychody i w związku z tym trochę inaczej się kształtują zakupy, czyli wytwarzanie odpadów i naszym zdaniem nagle nie nastąpił wzrost produkcji odpadów, tylko ktoś tak zdecydował, że chce więcej pieniędzy z tego tytułu. Bardzo serdecznie dziękuję za Pani zaangażowanie. Będziemy się przyglądać tematowi. Pozdrawiam serdecznie, proszę się trzymać zdrowo. Dziękuję za wsparcie Pani Magdo. Dziękuję bardzo. Jakie wsparcie to się tutaj też Państwa angażuje, żeby też się Państwo chciało w naszych wspólnych sprawach. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Pani spokojnej pracy. Wszystkiego Kasia dobrego. Różewski. Dziękuję bardzo. Otwarcie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Warszawę nastąpi 18 maja. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego Warszawa może uruchomić 21 529 miejsc. Powodem ograniczeń jest określona liczba dzieci w grupie, która nie może przekroczyć 12 osób i konieczność zapewnienia 4 m² powierzchni na jedno dziecko. Szczegóły dotyczące otwarcia przedszkoli, żłobków i obiektów sportowych na terenie miasta Warszawy we wtorek przedstawiła w rozmowie z nami Karolina Gałecka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Warszawy. Najbliższy czwartek, 14 maja, Warszawa otworzy ośrodki sportu i rekreacji. Na 18 maja planujemy otworzyć żłobki i przedszkola. Oczywiście cały czas, ostatnie kilkanaście dni, to ciągła praca. Przygotowywaliśmy się pod różnym kątem, aby maksymalnie zapewnić bezpieczeństwo nie tylko w przedszkolach i żłobkach, ale także w ośrodkach sportu i rekreacji. Trwa cały czas dezynfekcja terenów w pobliżu przedszkoli i żłobków. Po drugie, są realizowane zakupy środków ochrony osobistej, a trzecia kwestia to opracowanie przez miasto części procedur, które były nieuwzględnione wytycznych rządu. W pierwszej kolejności, tak jak wspominaliśmy wielokrotnie, chcieliśmy zapewnić bezpieczeństwo osób korzystających z obiektów sportowych, dzieci przebywających w placówkach i przede wszystkim również zapewnić bezpieczeństwo personelowi. Z tych względów przygotowaliśmy się do otwarcia placówek jednostek pod kątem właśnie opracowania we własnym zakresie części niezbędnych procedur, na przykład w razie zakażenia koronawirusem dzieci w placówkach, ale także przygotowywaliśmy się i wciąż przygotowujemy do ogromnej operacji logistycznej i finansowej polegającej na zakupie prawie 3 milionów par rękawiczek, ponad 200 tysięcy maseczek jednorazowych, 120 tysięcy maseczek wielorazowego użytku, 23 tysięcy przyłbic, ponad 3,5 tysiąca fartuchów, ale także dezynfekujemy okolice przedszkoli, żłobków, place zabaw. 1000 obiektów metodą ozonowania planujemy wykonać w ciągu 7 dni. Obecnie od 8 do 12 maja, czyli do dzisiaj włącznie, zdezynfekowaliśmy już ponad 430 obiektów w całym mieście, między innymi w takich dzielnicach jak Bemowo, Wilanów, Praga Północ czy Targówek. Tak jak wspomniałam, od 14 maja zostaną otwarte ośrodki sportowe. Od 18 maja planujemy otworzyć przedszkola i żłobki. Obecnie zostały stopniowo już otwarte biblioteki, punkty biblioteczne, których w Warszawie jest ponad 200. Łącznie otworzyliśmy od poniedziałku już 80% bibliotek. Placówki będą działały z zachowaniem wszystkich niezbędnych procedur sanitarnych, co oznacza ograniczenia w liczbie osób przebywających na terenie bibliotek, brak wolnego dostępu do półek, oddzielnego stanowiska do zwrotu i wypożyczenia książek. Oczywiście te reżimy sanitarne muszą być w bibliotekach również zastosowane. I oczywiście przygotowujemy się do otwarcia dla wolontariuszy schroniska na Paluchu. Tutaj stopniowo będzie również otwierane właśnie dla odwiedzających schronisko dla bezdomnych zwierząt. Obecnie oczywiście placówka na Paluchu jest tymczasowo niedostępna dla osób z zewnątrz ze względu właśnie na stan epidemii. Zwierzętami opiekują się pracownicy, ale robimy wszystko, abyśmy już w najbliższy piątek od 15 maja otworzyli schronisko dla wolontariuszy.
Pani rzecznik, ja jeszcze powrócę do tematu przedszkoli. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja, ile dzieci będzie mogło uczęszczać do danej grupy i jak wielu rodziców właśnie wyraziło taką chęć, żeby ich dzieci uczestniczyły właśnie w takich zajęciach i przychodziły do przedszkola? Wspomnę, że miasto w zeszłym tygodniu wysłało ankiety do 70 tysięcy rodziców, zarówno dzieci z przedszkoli, jak i żłobkowiczów, bo tyle mamy dzieci na terenie miasta stołecznego Warszawy. Te ankiety spływały do nas w zeszłym tygodniu. Na podstawie tych ankiet i deklaracji rodziców wiemy, że około 27% rodziców przedszkolaków zdecydowało się posłać dzieci do przedszkola. Natomiast jeżeli chodzi o żłobki, tutaj wiemy, że tylko 34% rodziców zdecydowało się posłać dzieci do żłobków, czyli mówimy tutaj o tych najmniejszych dzieciach, o maluchach. Przypomnę, że zgodnie z wytycznymi rządowymi do jednej grupy w przedszkolu lub żłobku możemy przyjąć 12 dzieci. W placówkach będą wprowadzone odpowiednie procedury funkcjonowania, między innymi przyjęcia do grupy będą odbywały się tylko w określonych godzinach. Zdrowe osoby przyprowadzające i odprowadzające dzieci będą musiały przestrzegać środków ostrożności, osłaniać usta, nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe. W przestrzeni wspólnej będą mogli przebywać rodzice przy zachowaniu oczywiście odpowiedniego dwumetrowego dystansu. I oczywiście oprócz tego będzie ograniczony do niezbędnego minimum pobyt rodziców. Rodzice powinni jak najszybciej przekazać lub odebrać dziecko, nie powinni spacerować po placówce czy prowadzić rozmów telefonicznych. Sale będą wietrzone co godzinę. Dzieci będą pilnowane, aby myły często ręce, między innymi przed posiłkiem, po powrocie z placu zabaw. Place zabaw, tak jak już wspomniałam, są aktualnie dezynfekowane. Dzieci będą z nich korzystały wyłącznie w małych grupach. I oczywiście w przedszkolach nie będzie żadnych zajęć dodatkowych ani żadnych imprez okolicznościowych. Wystosowaliśmy zapytanie do Urzędu Dzielnicy Bemowo, jak będzie wyglądała liczba miejsc w obecnej sytuacji. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego na terenie osiedla Górczewska. I tak, w przedszkolu nr 214 przy ulicy Czumy 6 dostępne są 84 miejsca. W przedszkolu nr 417 przy ulicy Muszlowej 17 dostępnych jest 48 miejsc. W przedszkolu nr 222 przy ulicy Iżykowskiej 11. Dostępne są 52 miejsca. W przedszkolu nr 381 przy ulicy Szobera 1/3 dostępnych jest 61 miejsc, natomiast w przedszkolu nr 98 przy ulicy Legendy 12 48 miejsc. Od 22 kwietnia w Urzędzie Dzielnicy Bemowo realizowane są już wszystkie sprawy z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji pojazdów, praw jazdy i innych dokumentów komunikacyjnych po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym na wizytę. Od 22 kwietnia zostały poszerzone działania i sprawy, jakie można zrealizować w naszym urzędzie. W zasadzie w tej chwili już nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o sprawy z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji pojazdów, prawa jazdy czy innych dokumentów komunikacyjnych, jak i paszportów, tylko to, co jest istotne, na wszystkie wizyty trzeba się wcześniej umówić telefonicznie, wszystkie telefony do poszczególnych delegatur i wydziałów są dostępne u nas i na stronie, i na Facebooku, przypominamy. Także to jest jakby jedyne ostrzeżenie, że należy się umówić telefonicznie, dlatego że żeby tutaj ograniczyć jak najbardziej rozprzestrzenianie się koronawirusa, więc mieszkańcy są wpuszczani pojedynczo na konkretne godziny zakazywanych okienek do załatwienia sprawy. Na zakończenie przypominamy numery telefonów do Urzędu Dzielnicy Bemowo. Numer ogólny, informacja 22 443 75 50 w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, 22 325 40 66 w zakresie rejestracji pojazdów i prawa jazdy, 22 325 40 88. Adres mailowy bemowo.com.
www.urząd@um.warszawa.pl. Pasażerowie, którzy chcieliby z powrotem odwiesić swoje bilety komunikacji miejskiej, mogą to zrobić na stronie zawieswkm.wtp.waw.pl. Konieczne jest podanie numeru karty i przepisanie kodu z obrazka. Bilet będzie aktywny od dnia wysłania formularza ze strony. Przekodowanie niewykorzystanej części biletu na inny termin będzie możliwe w punkcie obsługi pasażerów. Nie trzeba się zgłaszać do punktu obsługi pasażerów niezwłocznie po podjęciu decyzji o powrocie do korzystania z komunikacji publicznej. W sytuacji, gdy ważność biletu jeszcze nie dobiegła końca, wystarczy na stronie zawieswkm.wtp.waw.pl odwiesić bilet. Można wykorzystać zapisany na karcie bilet do końca ważności, a zawieszony okres biletu odzyskać w terminie późniejszym. Jeśli ważność biletu się skończyła, można zakodować nowy bilet. Nagranie nowego biletu tego samego rodzaju, podczas gdy mamy już wgrany na kartę zawieszony bilet, nie spowoduje usunięcia tego zawieszonego biletu. Można go będzie odwiesić później. Pasażerowie, którzy chcą otrzymać zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ważności biletów, powinni zgłosić się bezpośrednio do punktu obsługi pasażerów w czasie trwania ważności biletu. Zwrot wymaga zmiany zapisu na warszawskiej karcie miejskiej, co można zrobić tylko w punktach obsługi pasażerów. Przypominamy Państwu ważne numery telefonów na czas pandemii. Spółdzielnia Mieszkaniowa Górczewska, sekretariat, telefon 22 664 69 72, kancelaria, telefon 22 665 20 14, administracja osiedla numer 1, numer telefonu 22 665 67 72, administracja osiedla numer 2, numer telefonu 22 664 61 68, administracja osiedla numer 3, numer telefonu 22 665 14 62, Urząd Dzielnicy Bemowo, informacja, numer telefonu 22 443 75 50, telefoniczne umawianie wizyt w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, numer telefonu 22 325 40 66. W zakresie rejestracji pojazdów i prawa jazdy numer telefonu 22 325 40 88. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo numer telefonu 22 487 13 00. Placówka świadczy pomoc osobom starszym, samotnym, schorowanym w postaci zrobienia zakupów, wykupienia leków i tym podobne. Maseczki dla osób powyżej 65 roku życia, numer telefonu 22 487 13 00 lub 22 443 75 80. Przychodnia przy ulicy Czumy 1, centrala, numer telefonu 22 167 23 00, punkt obsługi pacjenta, numer telefonu 22 167 23 01. Przychodnia przy ulicy Kupera 5, centrala i punkt obsługi pacjenta, numer telefonu 22 163 70 00. Placówka pocztowa przy ulicy Czumy 3B, numer telefonu 22 665 86 01 lub 500 126 464. Placówka pocztowa przy ulicy Świętochowskiego 2, numer telefonu 22 665 86 01. Placówka pocztowa przy ulicy Wyki 11A, numer telefonu 22 656 53 73.
Przypominamy również, że po otrzymaniu elektronicznej recepty możemy najpierw zadzwonić do danej apteki i zapytać, czy dany lek jest dostępny. Numery telefonów do poszczególnych aptek na terenie osiedla są następujące. Apteka przy ulicy Czumy 3A, numer telefonu 22 665 33 18. Apteka przy ulicy Czumy 3C, numer telefonu 512 923 391. Apteka przy ulicy Świętochowskiego 2, numer telefonu 22 665 41 60. Apteka przy ulicy Wyk 11, numer telefonu 692 533 544. Apteka przy ulicy Powstańców Śląskich 45, numer telefonu 607 666 711. Apteka przy ulicy Świetlików 8, numer telefonu 22 270 27 74. W mojej szkole jest także przedszkole. W związku z tym my także jesteśmy w trakcie przygotowań tej części przedszkolnej. Ułatwiło to organizację przygotowań części szkolnej, bo gdy wrócili pracownicy obsługi, no, którzy na tym etapie mają najwięcej pracy, czyli wyczyszczenie placówki, dezynfekowanie, pracownicy administracji, którzy musieli doposażyć szkołę w sprzęt potrzebny ochrony, sprzęt ochrony dla pracowników, administracji, obsługi, nauczycieli. To wszystko trwa. Nie zatrzymujemy się tylko na przedszkolu, z tyłu głowy. Zapowiedzi ministra edukacji, że być może od 25 pracę rozpoczęły szkoły. No, rozpoczęliśmy te przygotowania już w zeszłym tygodniu, czyli mniej więcej od 6 maja. Podobnie przygotowania wyglądają jak przygotowania właśnie przedszkola, czyli tak jak powiedziałam, sprzątanie, dezynfekcja na moich barkach, czyli procedur, organizacja, przygotowanie pracowników, zapewnienie ich z tymi procedurami bezpieczeństwa, zgodnymi oczywiście z wytycznymi GIS-u, z wytycznymi ministra zdrowia. Także tak to wygląda w tej części technicznej organizacyjnej. Jeżeli chodzi o zdalne nauczanie, to drugim słowem będzie stabilnie. Czyli nauczyciele, dzieci przywykli do takiego sposobu pracy, czy jest wygodny, czy ten sposób, który my obraliśmy, jest najwłaściwszy, ciężko odpowiedzieć. Tak jak pani, no, nasi wszyscy uczestnicy tutaj społeczności szkolnej wiedzą, przygotowania były nagłe, dynamiczne, trzeba było się do tego dostosować. Gdybym miała organizować, już wiem, jakie poprawki bym wprowadziła, prawda? Co się sprawdziło, co należałoby właśnie jeszcze doskonalić. No może skupię się na tym, czy są zmęczeni. Myślę, że każdy z nas jest zmęczony. Nie chodzi tutaj o nauczyciela, każdy z nas, no bo jesteśmy w swoich domach, mamy utrudnione warunki pracy, więc każdy sobie radzi. Radzi potrafi. Nauczyciele starają się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki, no ale są zmęczeni. Są zmęczeni. Nauczyciele są zmęczeni. Uczniowie tęsknią. I uczniowie, i rodzice na ogrodzeniu naszej placówki. Od nauczycieli, że tęsknimy z nami, że marzy nam się, aby stanąć z powrotem przy tablicy, aby był ten kontakt osobisty, bo tego bardzo, bardzo nam brakuje. Jeżeli chodzi o sam system, tak jak powiedziałam, stabilnie, no ale wymagałby jeszcze doskonalenia od dzieci. My także od tego zaczęliśmy. Jeżeli chodzi o dzieci przedszkolne, to nauczyciele, wychowawcy przedszkola stworzyli film pokazujący, jak będzie wyglądało przedszkole teraz dzieci, jak będą wyglądali nauczyciele. Niektórym grupom zmieniły się sale, bo trzeba było to troszeczkę zorganizować. W filmie też przedstawiają, jakie będą
zdefiniowały zasady. Zanim dzieci przyjdą do przedszkola, wychowawcy już przygotowali materiał dla nich. Będzie on opublikowany w piątek, także na naszym Facebooku. Powiedziałam, żeby pani pochwaliły się tym, co powstało, więc proszę śledzić na Facebooku, będą, w jaki sposób przygotujemy dzieci. No, dużą rolę tutaj mają także rodzice, bo jeżeli decydują się przysłać dzieci do przedszkola, to przecież też muszą zdawać sobie z tego sprawę, że organizacja będzie inna. Ale będą to ci sami ludzie, więc nadal to będzie załóżmy pani Zosia, pani Kasia, tak samo serdeczna, tak samo pomocna. Oczywiście pewne restrykcyjne zasady będą musiały być przestrzegane, jak ten dystans społeczny, ale wszystko z życzliwością. Czyli zaczynamy od przygotowania dziecka przed przyjściem do placówki, uświadomienie mu, jak będzie wyglądała ta placówka. Nauczyciele także pokażą się wcześniej, będą ubrani, w jaki sposób będą witać dzieci, tak, dzieci będą odbierały, bo to też się troszeczkę zmienia, rodzice nie będą mogli wejść na teren placówki, jak było do tej pory, przynajmniej u nas, w naszej szkole, w naszym przedszkolu, tylko do pewnego momentu będą musieli nam przekazać dzieci. Także no, przygotowanie. My przygotowaliśmy procedury, rodzice od tygodnia są w kontakcie z wychowawcą, wiedzą mniej więcej, jakie będą zmiany. Ostatecznie mają w naszej placówce zebrania jutro, online, z wychowawcami, w piątek filmik dla dzieci. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego i przede wszystkim spokojnego i zdrowego popołudnia. Proszę być z nami, proszę oglądać nasze programy. W nich podajemy Państwu najświeższe informacje z osiedla. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.